Hej, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym wojowniku NAVU55 i będziemy sobie tutaj dociskać troszkę loszków. No i generalnie pokażę wam, jak ten wojownik w tym momencie się sprawuje. Po tym zakończeniu stopowania lochu w ostatnim mieliście potężny odcinek, zrobił bardzo duże wyświetlenia, dużo osób było zainteresowanych. No i naprawdę ten wojownik dobrze sobie poradził, jeżeli chodzi o to stopowanie lochów, o klikanie lochów, no i o level właśnie po tym stopowaniu. Więc dzisiaj wam pokażę, jak to wszystko wygląda po tym czasie. No i tak jak wspomniałem, klikniemy sobie jeszcze kilka loszków. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę. W tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i piszcie komentarze, jak tam wam idzie na waszych postaciach. Czy czekacie może na EU10? Generalnie jak to u was wygląda i co teraz ciekawego u was w Shakesie się dzieje? Dlatego, że u mnie, jak widzicie na kanale, troszeczkę stagnacja. Tak naprawdę stagnacja, no ale to z racji tego, że czekamy na nowy serwer. Czekamy na EU10, no i z niego na pewno dużo kontentu się pojawi. Dobrze, zaraz oczywiście sobie do wszystkiego przejdziemy. Natomiast tak, jak to wygląda na tym wojowniku? Mamy prawie 513 level, już tutaj naprawdę niewiele brakuje. No i wojownik, tak jak wspomniałem, jeżeli chodzi o stopowanie lochów, poradził sobie naprawdę bardzo dobrze. Tak wygląda topka tego serwera, czyli W55, bardzo okrągłego serwera, jakby nie patrzeć. No i właśnie, mamy tutaj najwyższe levele 514. Mamy tutaj Sayonara, czyli łowca demonów, i tego Korendira, czyli berserka. Natomiast jak to wygląda? Pisałem tutaj bardzo dużo z Korendirem, szczerze mówiąc. Sam do mnie zresztą napisał, pogratulował mi, że bardzo ładne stopowanie lochów i tak dalej. No i Korendir, przepraszam, prędzej czy później, bo na początku standardowo, jak to każdy tryhard w Shakesie, nie chciał mi powiedzieć, jak u niego wyglądają lochy, nie chciał porównać ani nic, ale w końcu jakoś tam z niego wyciągnąłem to, powiedzmy, mówiąc mu o swoich szczegółach stopowania. No i Osam napisał, że w tym momencie ma bardzo dużo lochów przewagi nad nami zrobionych po prostu, i jak ja się z nim zrównam tymi lochami, to będę miał około 2 levele więcej przewagi. Podejrzewam, że oczywiście Sayonara jako tutaj łowca demonów też ma tych lochów o wiele więcej zrobionych, więc póki co mamy bardzo, bardzo dużą szansę na to, żeby jak się zrównamy z nimi lochami, no to po prostu mieć najwyższy level na tym serwerze. Oczywiście wiadomo, jak ktoś tam będzie stopował jeszcze pół roku z graczy tutaj, no to na pewno ten level wbije większy, no ale za to będzie odstawał podstawami. Więc tak to wygląda. Mówię, no na tym wojowniku stopowanie lochów przebiegło świetnie, przebiegło bardzo dobrze. No i tutaj mamy szansę, żeby właśnie mieć jeden z najwyższych leveli. Przez to niestety, że gramy wojownikiem, no to te lochy idą dość słabo, no ale mimo wszystko jesteśmy na dobrej drodze, tak jak nam sam Korendir, czyli najwyższy level na tym serwerze, potwierdził. No, także tak wygląda topka, zaczniemy sobie troszkę od końca, ale tutaj wam chcę pokazać. Jeżeli chodzi o gildię, no to jesteśmy top 2. Twierdzę, pupile niezbyt istotne, wydaje mi się, no i tutaj podziemia również niezbyt istotne. Dobrze, lecimy. Tutaj kalendarza nie odbieram z racji tego, że wczoraj miałem w ogóle level upa z kalendarza. Teraz nie mam żadnych książek z expem, więc to oczywiście pomijam. Aurę mamy 49, niedługo 50. A ręka nic ciekawego. Jeżeli chodzi o kryształ i metal, no to zobaczcie, kryształów w dalszym ciągu mamy bardzo, bardzo dużo. No i tak naprawdę poczekam teraz na legendarny loch, który będzie pewnie w okolicach Wielkanocy. Przebiorę się na tym legendarnym lochu. No i oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o te kryształy, które mi zostały, no wykorzystam je, generalnie je wykorzystam. Póki co mamy itemki razy 18, no ale tego kryształu zostało bardzo dużo, więc może po przebraniu na legendarnym lochu sobie ulepszę razy 19, może już co niektóre itemy razy 20, zobaczymy, jak to wyjdzie. No i tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o zbrojownię, tutaj tak samo. Pupilki na szybko wam przelecę, mamy około 2500 karmin w każdym żywiole, więc tak na szybko tak to wygląda, cyk cyk. Loszki, loszków oczywiście od ostatniego odcinka z klikania lochów nie ruszałem. Dzisiaj, z tego co widziałem, mamy naprawdę fajne procenty na 2 lochy. Tutaj, jeżeli chodzi o ekspres do szkoły magii, to mamy 0,86% na Lucjusza i mamy na tego obudnego oszusta właśnie 0,76, więc te lochy sobie na pewno spróbuję kliknąć, ale to oczywiście za momencik. Tutaj kopalnia nam się buduje na poziom 70, jeżeli chodzi o kopalnię złota, to się buduje na 54. Gildyjka, no wygląda tak, gildyjka, no mamy tutaj troszkę awków, powiedzmy, że no 9-głowa hydra, powiedzmy, że jakoś tam aktywnością no nie grzeszy ta gildia od ostatniego, w ostatnim czasie, powiedzmy. No ale to akurat nie jest jakieś tam bardzo istotne, w sensie no jest istotne, ale no wiecie, to jest stary serwer, więc nie ma co się dziwić, że tutaj co niektórzy są dość długo AFK. Zresztą ta gildia i tak no przez chwilę była nawet top 3, więc troszeczkę podupadła, no ale widzę, że powolutku się tutaj podnosi z kolan, powiedzmy. Dobra, chyba powtarzam w ogóle powiedzmy, ale trudno. No i tyle, tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o takie poboczne rzeczy.
Teraz najważniejsza sprawa, czyli to, co was pewnie najbardziej interesuje, no to są statystyki. No i statystyki moje wyglądają tak, że tak jak wam wspominałem chyba na tym filmie właśnie z klikania lochów, to był stream. Dobiłem sobie 30 tysięcy siły, mamy równiutkie 30 koła, no i teraz lecę w HP. Z racji tego, że w trakcie stopowania lochów ja bardzo mocno odbiłem tą siłą od HP, no to teraz chcę to nadrobić, bo jednak wojownik, no najlepiej wygląda jak idzie 1:1, ewentualnie jakoś 60:40. No i ja póki co chcę dobić sobie HP do 25 tysięcy w podstawie. No i dopiero myśleć, żeby dalej iść w siłę. Także no jeszcze sporo tego HP musimy tutaj wbić. No ale oczywiście codziennie już gramy pod golda. Tych statystyk dziennie zdobywamy około, nie wiem, między 110 a 130, 140 może nawet. Więc tutaj oczywiście powolutku będziemy to HP sobie dobijać. No i tak naprawdę wszystko. Jakieś tam osiągnięcia, to nic się nie działo. No i chyba tyle, tak naprawdę chyba tyle. Więc teraz lecimy sobie do lożków. No i ja oczywiście w międzyczasie z wami pogadam. Natomiast jeszcze jedna sprawa, mianowicie tutaj nam poleciała, zobaczcie, świetna broń plus 88, naprawdę fajny rozrzut, wszystko fajne tak na dobrą sprawę. No i ja tą broń będę chciał podmienić. To mi poleciało chyba wczoraj zawki, jak dobrze pamiętam, na streamku, więc sobie to oczywiście podmienimy. Jeżeli chodzi o jakieś obrażenia, to no nie ma znaczenia akurat jaki tutaj, no jaką runkę mamy, to potem ewentualnie będę sprawdzał. Nie wrzucamy oczywiście do kibelka, bo nie, odzyskujemy sobie klejnot, cyk, ulepszamy sobie tutaj razy 18 w ten sposób, cyk. No i dobra, niech się ulepszy na spokojnie, żeby się tu na pewno nic nie zbugowało. Jest ulepszone, no i teraz oczywiście tutaj cyk. No i dobrze, jeżeli chodzi o inne rzeczy, to mamy poulepszane, wszystko jest fajnie. Dobra, lecimy do tych lochów, nie ma co przedłużać, zawsze to brońka na plus. Teraz tak, zaczniemy od Lucjusza, bo na niego mamy większe procenty, no i zobaczymy, czy uda nam się go pokonać. Jeżeli chodzi o wojownika, no to tak jak wam powiedziałem, no to stopowanie, nie wiem czemu, szczerze mówiąc. O kurde, no i właśnie, to jest to. Zagadałem się standardowo jak na odcinku. Wiedziałem, że na pewno jak zrobię przynajmniej jeden loch, to wbiję level, a ja tutaj nie zrobiłem arenki, a powinienem tą arenkę zrobić, żeby dostać więcej expa, bo na wyższym levelu już na tym etapie dostanę tego expa mniej po prostu, więc się zagadałem, zapomniałem o tym, a miałem to w głowie jak zaczynałem nagrywać odcinek. Standardowo błąd, nie byłbym sobą, gdybym jakiegoś błędu na odcinku nie popełnił. Więc mówię, jeżeli chodzi o tego wojownika, to tutaj nie wiem czemu, ale naprawdę bardzo dobrze nam to stopowanie lochów wyszło. Tu mamy w ogóle na wszystkie staty, to możemy opluść, tutaj sobie od razu obejrzymy. Aha, ja nie zapisałem tej, a nie, zapisałem, no tak, bo przecież arenę zrobiłem. Dobra, zobaczmy jak to tu wygląda. No tutaj Barbar nie zrobił za wiele, szczerze mówiąc, Maguś w zasadzie też nie, jeżeli chodzi o Kunegundę, no ponad pół HP pachołki zbiły, więc powiedzmy, że spoko. No i my tutaj ledwo, ale bardzo mocne hity, bardzo mocno ten wojownik bije. To mi się właśnie podoba, wojownik nie dość, że jest tanki, to jak machnie jakiegoś kryta w lochu, to jest coś pięknego. No i dobrze, i tak naprawdę pierwszy loszek mamy zrobiony bardzo szybko, nie spodziewałem się tego. Teraz możemy lecieć do kolejnego lochu, który nam padł w moment, z tego co widzę. Na niego mieliśmy 0,76, jak dobrze pamiętam, dokładnie. Kurde, no ja chciałem tu z wami pogadać. Chciałem, szczerze mówiąc, dobra, zobaczmy w ogóle, co nam tu poleciało. O kurde, już nam lecą te walentynkowe itemki, zobaczcie. Walentynkowe itemki już są dostępne, super. Świetnie tak naprawdę. Dobra, czekajcie, tu mam coś dla zwiadowcy. Plus 8, to jest bardzo malutko. Tu zmienimy w ogóle wygląd, a nie, bo tu są rękawice. To nie zmieniam wyglądu, bo nie pamiętam na jaki, od razu to rozmontujemy. Zobaczmy sobie tą walkę, kurczę, czyli już tak naprawdę chyba od dzisiaj, na to wychodzi, że od dzisiaj lecą nam walentynkowe itemki. Z tego co wiem, to jest jakiś tam, no już nie pamiętam szczerze mówiąc jak to się nazywa, jakieś tam błogosławieństwo walentynkowe, cały tydzień walentynkowy czy coś. Czyli pewnie od poniedziałku do niedzieli, z racji tego, że w środę są walentynki, możemy zdobyć właśnie te walentynkowe itemy. To też jest bardzo fajna informacja, szczerze myślałem, że będą lecieć dopiero od środy. No, ja tutaj chciałem z wami pogadać, myślałem, że dłużej nam zejdzie klikanie tych lochów, a tutaj z tego co widzę, no to pójdzie nam bardzo, bardzo sprawnie. Obejrzymy sobie oczywiście tą waleczkę, kolejny loszek pokonany, fajnie. Co mogę wam powiedzieć? Nie, to jest dla mnie tajemnica, jak to wygląda to z tym stopowaniem lochów. Wiadomo, wojownik tutaj z racji tego, że no generalnie był wojownikiem i jest wojownikiem, to progresowało o wiele wolniej niż jakieś tam berserki, niż właśnie łowcy demonów i tak dalej, więc on ciągle tym levelem był z tyłu tak naprawdę. Zresztą kto śledził tą serię, ten wie jak to wyglądało. Ciągle mieliśmy tam mniejszy level, ciężko nam to szło. Stopowanie oczywiście, no dużo lochów mieliśmy zasejwowanych, mieliśmy ponad 500 tornad. No stopowanie nie wyszło tu na pewno, w sensie nie było w moim wykonaniu złe. No ale mimo wszystko wbić topowy level, oczywiście jeżeli byśmy pokonali te lożki, o których tam pisałem z Korendirem. W ogóle żeby wam tutaj nie skłamać, to wam jeszcze pokażę tutaj. No tutaj nie ma nic takiego. O, dokładnie, to było 23 stycznia.
napisał mi, że mam 20 lochów mniej pokonanych od niego, czyli... No, tutaj mamy napisane, czyli przynajmniej 2 levele będę miał więcej, jeżeli się zrównam z nim lochami. Więc no tutaj, żeby wam potwierdzić, jak to po prostu wygląda. Więc no, wojownik naprawdę, tu w ogóle ten kowal to nam chyba z bomby padnie, dokładnie. Więc no mówię, wojownik naprawdę bardzo dobrze z tym stopowaniem sobie poradził. Tutaj zobaczcie, mamy plus 67, ale pancerza 5000 tracimy, to jest bardzo, bardzo dużo. No niby mamy ciągle te 50%, ale nie, chyba nie chcę tego wymieniać. Po prostu to sobie rozmontuję, no i będę miał to z głowy. Dobrze, tego kowala sobie też obejrzymy. No i co? Co wam mogę jeszcze powiedzieć? Jeżeli chodzi, to już nawiązałem na początku filmu, jeżeli chodzi o mój content na kanale, no to zdaję sobie sprawę, że ostatnio jest go o wiele mniej. Z czego to wynika? Ano z tego, że po prostu no, nie mam z czego nagrywać. Powiem wam, że nagrywam tego Shakesa już ponad 4 lata. Zacząłem w styczniu, na początku stycznia 2020 roku. Teraz mamy już luty 2024. Nagrywam tego Shakesa regularnie tak naprawdę przez ponad 4 lata. No i nagrałem już chyba wszystko, co mogłem. Nagrałem już praktycznie wszystko. Nie mam pomysłu na jakieś nowe filmy, na jakieś nowe serie. Jak coś tam wymaga zaktualizowania, tak jak ostatnio ta tier lista klas, to oczywiście wam to wrzuciłem. Jakieś tam, powiedzmy, rzeczy zapisane w notatniku mam, które ewentualnie mógłbym nagrać. No ale nic nie przekonuje mnie jakoś tak bardzo, żeby faktycznie to nagrać. Wiecie, no to jest jednak taki instynkt, powiedzmy, już po tylu latach, że jak wpadniesz na jakiś pomysł i wydaje ci się, że on się spodoba widzom, to po prostu chcesz to zrobić jak najszybciej, chcesz to wrzucić, bo wiesz, że to będzie coś fajnego. Mam parę pomysłów na filmy, natomiast nie są one jakieś super, no i w moim odczuciu mogą wam się jakoś bardzo nie spodobać, więc po prostu one sobie jakoś tam wiszą w tle, nazwijmy to, i ich nie nagrywam. No nie oszukujmy się, z Shakesa nagrałem już niemalże wszystko, co mogłem, poradniki praktycznie do wszystkiego, jakieś ciekawostki, no tą grę prześwietliłem na swoim kanale wzdłuż i wszerz, można by powiedzieć, i po prostu teraz oprócz właśnie jakiegoś klikania lochów, czekajcie, sprawdzimy sobie tutaj procenty w międzyczasie. Oprócz jakiegoś klikania lochów, 0,38 na Lokiego mamy, z tego co widzę, to nie są złe procenty. Jeszcze patrząc na to, że nam tak szybko te lochy padły, tutaj Loki, on jest to obrażenia odporność na zimno, czyli tak, tutaj bym mógł zamienić, szczerze mówiąc. Dokładnie, tu sobie weźmiemy ogień. Tu mamy ogień, tutaj mamy zimno i tu mamy ogień. Dobra, to jeszcze jakbyśmy Mariuszkowi zamienili, powiedzmy, że też ogień, niech będzie. W ogóle mamy bardzo dużo tych broni. No i dobra, teraz zobaczmy w ogóle, ile nam to dało. Tak czysto z ciekawości. Było tam 0,30 coś, już nie pamiętam dokładnie. Teraz bierzemy sobie cyk, cyk, tutaj cyk. A, 0,20. No to wygląda na to, że nam to zmalało, to ta wymiana runek, aniżeli, w sensie no, zmalały nam procenty po tej wymianie runek, aniżeli tutaj nam wzrosły. Ale dobra, trudno. Klikamy, mówię, szybko nam to padło. Ja chcę z wami troszkę pogadać, więc sobie w tle po prostu poklikamy ten loszek. Także, no teraz nam zostaje tylko klikanie lochów, natomiast mam to dość mocno utrudnione. Dlaczego? Na praktycznie wszystkich kontach stopuję lochy, a na tych kontach, na których już nie stopuję, no to szanse na moje lochy, procenty na lochy są tak małe, że po prostu no mogę nagrać tam odcinek raz na miesiąc, raz na 2 miesiące. Mowa tutaj o Magusiu, mowa tutaj o Zabójcy, no i tak naprawdę teraz również o Wojowniku. No mówię, procent, mamy już bardzo wysoki level na tych postaciach, procenty są naprawdę bardzo małe, no i nie da się regularnie z tego nagrywać odcinka. Jak tylko zobaczę, że mam jakieś ciekawsze procenty, to wam od razu nagrywam, tak jak ostatnio z tego Maga nagrałem, gdzie tam wbiliśmy kopalnię setkę klejnotów, przy okazji kliknąłem jeden loszek, no i tam jeszcze pogadaliśmy o na przykład dacie startu EU10. Natomiast no właśnie tak to wygląda, mając na tym magu już prawie 550 level, no to jak kliknę jeden loszek na 2 miesiące, raz, no jeden odcinek nagram na 2 miesiące, gdzie klikam jakiś loch po prostu, no to jest to, no max, nie, jest to max. Po prostu tak ta gra działa, że na początku, właśnie na starcie serwera, w pierwszy miesiąc serwera, może nawet półtorej miesiąca, tego kontentu jest bardzo dużo do nagrywania. Tak naprawdę niemalże codziennie, zwłaszcza przez pierwszy tydzień, dwa, można jakiś film nagrywać. No a potem im dalej, tym tego kontentu jest mniej, tym wolniej to idzie. No i po prostu zaczynają się problemy i już nie masz czego nagrywać. Więc no z tego to wynika. Ja też teraz bardzo mocno... Powiem wam szczerze, bardzo mi się spodobało streamowanie. Streamuję na Twitchu, streamuję niemalże codziennie, ostatnimi czasy od godziny 16, a tak to od 17, różnie to bywa. Macie zresztą Twitch plan u mnie na Discordzie, który jest co tydzień aktualizowany na przyszły tydzień. No i ja tych streamów robię bardzo, ale to bardzo dużo. Bardzo mi się to streamowanie podoba i po prostu lepiej się czuję. Szczerze mówiąc, lepiej się czuję podczas streamowania, aniżeli właśnie podczas nagrywania odcinków. Jestem wtedy taki bardziej naturalny. Też dużo osób, jak na przykład przychodzi z YouTube'a,
YouTube'a na Twitcha to jest zaskoczonych, bo ja tam sporo przeklinam, no ale już wam to wielokrotnie tłumaczyłem. Ja na Twitchu siedzę po 3, 4, ostatnio nawet 5 godzin, bo jak na przykład sobie ogarniemy konta w Shakesie, to potem sobie gramy w The Walking Dead z Karoliną tutaj na streamie też, wymieniamy się tam jeden chapter ja, drugi chapter ona, więc po prostu no te streamy trwają długo, ostatnimi czasy, tak jak wspomniałem, minimum 3 godziny, a zazwyczaj jest to 4-5 i po prostu ja się bardzo dobrze na tych streamach czuję. Nawet się zacząłem zastanawiać, czy nie robić czegoś takiego, żeby po prostu to, z czego chcę nagrać odcinek, zrobić na streamie, potem to pociąć w jakiś tam krótszy odcinek i wam wrzucać na kanał takie wycinki ze streama, no ale to jeszcze pomyślę, jeszcze zobaczymy, no jak widzicie w tym momencie nagrywam normalny odcinek, więc jeszcze się do tego nie przekonałem, ale no mówię, więcej frajdy zdecydowanie ostatnio sprawia mi streamowanie, aniżeli nagrywanie, nie ukrywam tego, też nie ma kontentu do nagrywania za bardzo, to co już powiedziałem na początku, głównie tutaj jakieś klikanie lochów, no i po prostu dlatego tak to wygląda, więc jeżeli komuś mnie brakuje, nazwijmy to, to zapraszam na Twitcha, twitch.tv/neutralsf, macie zresztą link w przypiętym komentarzu, macie w opisie tego filmu, no i tam streamuję niemalże codziennie, tam sobie gadamy na luzie, robimy awkę, gadamy o Shakesie i nie tylko o Shakesie, o jakichś pierdołach również, bardzo dużo jest w ogóle ostatnio widzów przez to, że mam dropy, moi widzowie, no średnia taka na co dzień to jest około 400-500 widzów, co jest bardzo dobrym wynikiem, jak na powiedzmy moje zasięgi, a nieraz to nawet podchodzi pod 700-800, bez żadnego rajda, to wszystko zależy, czy na przykład ktoś inny z dropami streamuje, czy nie, no w każdym razie ta średnia jest bardzo duża w porównaniu do tego, co było przed dropami, w ogóle ten Twitch Shakesowy bardzo ożył dzięki tym dropom, no i też twórcy, którzy je mają, którzy są tam jacyś więksi i właśnie zajmują się Shakesem, również dzięki temu no mają zbustowane te statystyki, nie oszukujmy się, no ale właśnie dzięki temu, że więcej osób na Twitcha zagląda, więcej osób też się udziela na czacie i po prostu jest fajna atmosferka, wydaje mi się, że jest fajna atmosferka, ja się dobrze na tych streamach czuję i po prostu no tam spędzam o wiele więcej czasu, więc mówię, jeżeli komuś brakuje mnie, brakuje mojego kontentu, mojego tam gadania czy czegoś, bo na kanale no sami widzicie, że nie ma jakoś dużo filmów w ostatnim czasie, to po prostu zapraszam na Twitcha. Natomiast teraz oczywiście już niebawem, już tak naprawdę wszystko na to wskazuje, że za 11 dni, czyli 23 lutego, patrząc na to, co nam tam zlikowali, 23 lutego będzie najprawdopodobniej startował EU10, no to oczywiście, tak jak wam wspominałem, będzie to nowa seria, będziemy grać Berserkiem, będzie to nowa postać, nowa seria Long Term oczywiście, no i będzie z niej osobna playlista na kanale. I po prostu z tego EU10 na początku będziemy nagrywać multum odcinków. Tak jak to zawsze ma miejsce na starcie serwera, może sobie zrobimy jakiś tydzień daily, czyli po prostu od piątku, czyli od startu serwera przez na przykład, nie wiem, cały tydzień będę coś tam nagrywał, będę coś wrzucał, będę jakiegoś kontentu wam dostarczał, bo zazwyczaj tak robiłem, jak właśnie startowałem na tryhardzie na jakimś nowym serwerze. Więc no tak to wygląda, nie? Tak to generalnie wygląda, taki jest plan, czekamy na to EU10, no ale właśnie to jest to, że prędzej czy później każda nasza postać będzie miała ten level 500+, no i tego kontentu nie będzie za dużo. Wiadomo, jak wprowadzą coś nowego, jak będą jakieś duże zmiany, jak nie wiem, no wprowadzą nową klasę postaci, to też na pewno będę chciał ją ogrywać, tak jak było z nekromantą. No generalnie zawsze ten kontent się jakiś znajdzie. Omówienie aktualizacji, może właśnie aktualizacja poradników, jakby były jakieś duże zmiany, jakaś nowa funkcja też, sprawdzanie nowej funkcji, jakieś serwery beta, nowe klasy postaci, no zawsze jakiś kontent będzie, na natomiast jakbym chciał i mógłbym w zasadzie to robić, mógłbym nagrywać codziennie filmy z Shakesa, bo mam taką możliwość, mam czas i mógłbym wam codziennie jakiś filmik dostarczać. Dla mnie to oczywiście by również było najbardziej opłacalne. Nie oszukujmy się, bo jednak codziennie wrzucać film z tego Shakesa, no wiadomo, jakbym wrzucał codziennie filmy, to pewnie by one miały mniejsze wyświetlenia, bo tak to jest, ludzie też nie mają czasu, żeby dzień w dzień oglądać jakiś film, no ale po prostu rozumiecie, o co chodzi. Dla mnie to by było o wiele bardziej opłacalne, pewnie by szybciej mi subiki rosły, więcej wyświetleń, więcej tam jakiegoś pieniążków z reklam, więcej osób by dotarło do mojego kodu twórcy, który macie na banerku nad moją głową zresztą, w ogóle giveaway będzie, jakoś spróbuję giveaway w lutym zgrać ze startem EU10 jakby co, czyli prawdopodobnie jakoś za tydzień startuje giveaway, a potem za 2 tygodnie będzie rozstrzygnięcie tego giveawaya w lutym i wyłonienie zwycięzców. Chcę to połączyć właśnie jeszcze z EU10, żeby też ludzie nowi, którzy wpadną na kanał, którzy wracają do Shakesa na przykład właśnie na EU10, też mieli okazję wziąć udział w tym giveawayu, więc tutaj się nie martwcie, giveaway będzie w lutym, tak jak zresztą co miesiąc z okazji, w sensie z okazji, no za używanie kodu twórcy po prostu. Więc tak to po prostu wygląda, no nie dość, że mi się lepiej o wiele streamuje,
aniżeli nagrywa, to jeszcze nie ma za bardzo z czego nagrywać, nie ma tego kontentu, a też wam nie chcę robić takich filmów na siłę pokroju, nie wiem, oglądamy walkę gildyjną, albo w sensie bitwę gildyjną, albo nie wiem, jakieś tam moje gadanie do tego, że po prostu mam shakesa odpalonego w tle i gadam 20 minut na jakiś temat czy coś, no nie chcę mi się za bardzo tego robić. Widziałem, że Dorzer w ogóle, czyli niemiecki youtuber, nagrywa filmy codziennie, ja jestem w szoku, szczerze mówiąc, bo no odkąd śledzę tą scenę, nazwijmy to shakesa i tą polską, no polskie to już w sumie za bardzo nie śledzę, szczerze mówiąc, a natomiast zagraniczną śledzę. No i powiem wam szczerze, że jestem w szoku, bo Dorzer odkąd pamiętam niemalże dzień w dzień wrzuca filmik Shakesa, codziennie ma jakiś temat, tylko że Dorzer właśnie potrafi nagrać film, że no w jakimś tam lochu miał bardzo bliską próbę i po prostu film polega na tym, że pokazuje tą próbę dla widzów, no i tyle, i na tym się opiera film, albo właśnie ogląda jakąś bitwę gildyjną, no takie filmy, które no was by za bardzo nie zaciekawiły. No i co za tym idzie, Dorzer na niektórych filmach robi bardzo dobre wyświetlenia, oczywiście na tych ciekawszych, natomiast na tych mniej ciekawszych robi po 1000 wyświetleń, więc no nie są to jakieś wyświetlenia marzeń, nie oszukujmy się, zwłaszcza, że Dorzer jest dość mocno porównywalny do mnie, jeżeli chodzi o Niemcy, bo jest to właśnie jeden z takich najbardziej rozpoznawalnych twórców stricte shakesowych, czyli można powiedzieć, że tak jak ja w Polsce, no ktoś tu powie, że ego top, ale no takie są po prostu fakty, więc no, tak to wygląda z mojej strony, dlatego też tyle filmów jest, w ogóle zobaczcie, Jezu, ile my na niego grzybów wydaliśmy, ja się tu rozgadałem, a to nie chcę paść, teraz nam pokazuje, że mamy na niego 0,42%. No Loki to jest, kurczę, ciężki orzek do zgryzienia, nie oszukujmy się, jest to bardzo mocny loch, no ale mimo wszystko, no nie chce nam tutaj paść, szkoda, szczerze mówiąc szkoda, bo liczyłem, że jeszcze go zrobimy, no ale jak nie, no to następnym razem. Zamieniliśmy te runki, niby wszystko jest ok. Tutaj jeszcze sprawdzimy, tu mamy ogień, tu mamy ogień, tu mamy ogień i tu mamy ogień, w ogóle mamy 4 razy ogień, co ciekawe, on ma odporność na zimno, a mimo to nie chce nam paść, ale Loki zabójca, tak jak wspomniałem, bardzo mocny przeciwnik, zwłaszcza w tej strefie mroku, więc nie jest to wcale takie proste. Więc mówię, jak będzie U10, to na pewno kanał wróci bardziej do żywych. Teraz jak macie w ogóle ochotę, to możecie mi napisać w komentarzu jakieś pomysły na filmy, jak coś będzie naprawdę ciekawego, to zrealizuję, no ale nagrywając niemalże, no dzień w dzień to was skłamę, bo, no ale tak przez pierwsze 3 lata mojego kanału prawie dzień w dzień, albo co drugi dzień, albo maksymalnie co trzeci wrzucałem wam. O, siadło, zobaczcie, siadło, pięknie. Wrzucałem wam filmik, no to jest może nie wypalenie, bo w dalszym ciągu lubię to robić, lubię streamować, lubię tą gierkę, bardzo mnie ta gierka jara, ciągle czerpę fany z tego, że po prostu w tą gierkę sobie gram, mogę ją nagrywać i tak dalej, ale po prostu, no, wystrzelałem się z kontentu, a nie będę robił na przykład, nie wiem, odświeżenia znowu poradników, bo robiłem to w 2023 roku i w dalszym ciągu są aktualne, bo za wiele się nie zmieniło, więc tam jakieś poradniki do pupili, do tam, powiedzmy, podziemia, twierdzy i tak dalej, to wszystko jest mniej więcej aktualne. Dobra, sprawdźmy jeszcze raz procenty, bo szczerze wam powiem, że ten Imir nam chyba też padnie, jak się nie mylę. W55, cyk. Zobaczmy, Imir, dokładnie, 1,5% mamy na Imira, dobra. Czyli jak nam Loki padł, to nam się odblokowało. I jeszcze ten Imir, który swoją drogą też ma odporność na zimno. Tak, dobrze widzę. Jeszcze nam ten Imir padnie. Po prostu wystrzelałem się z kontentu, nie mam już za bardzo nagrywać czego i tak to wygląda, nie? Tak to wygląda, dlatego teraz tych filmów jest o wiele mniej, ale staram się wam to rekompensować właśnie streamami. I też powiem wam szczerze, nie będę was tutaj oszukiwał, streamy są o wiele bardziej dla mnie opłacalne. To też nie jest tak, bo najbardziej dla mnie opłacalne to by było wrzucać, robić codziennie streama, tak jak robię po południu, i jeszcze do południa nagrywać film Shakesa i go wrzucać na kanał. To by było w ogóle najlepiej, byłoby to, tak jak mówię, dla mnie najbardziej opłacalne, po prostu. Natomiast nie da się tak jak wam już wspomniałem. W ogóle zobaczcie, prawie tutaj wbiliśmy 514, ale chyba już niestety dzisiaj nic nie ruszy mi, Imir, czajcie? Śmieszny żart, nie? Nieważne. W każdym razie mówię, to by było dla mnie najbardziej opłacalne, bo i bym miał jakieś tam, powiedzmy, dodatkowe pieniążki z YouTube'a, z reklam z YouTube'a, więcej osób by dostało mój kod, bo by więcej osób na pewno dotarło do tego kodu, szybciej by mi suby rosły, jakbym codziennie wrzucał właśnie film, no i jeszcze dodatkowo właśnie te streamy, które też, tak jak wspomniałem, są o wiele bardziej opłacalne, bo powiem wam, że z reklamek na Twitchu, z samych reklamek, już nie licząc żadnych subskrypcji, ani nic, no, za taką 3-godzinną transmisję potrafi naprawdę sporo dolarków wpaść, nie oszukuję tutaj, nie będę oszukiwał. Różnie to bywa, oczywiście najbardziej opłacalne, jeszcze sprawdzę procenty w tle, najbardziej opłacalne to było na przełomie tam listopad-grudzień, z racji tego, że po prostu to były tam świąteczne reklamy, no rozumiecie, o co chodzi. Tak czy inaczej,
Mimo to teraz styczeń, luty, które no jeżeli chodzi o reklamy od reklamodawców są najgorsze, to mimo to nieraz za taki 3 godziny streamek potrafi wpaść fajna ilość właśnie dolarków za reklamy, więc po prostu no nie dość, że streamy mi dają większą frajdę, to są dla mnie najbardziej opłacalne. Tutaj też was nie będę oszukiwał, ale kanału nie zamierzam porzucać, właśnie zrobię tak, że albo będę robił to, co chcę nagrywać na streamach i dawał wycinki wam na kanał, pocięte, ładnie skondensowane, żebyście mieli samą śmietankę, albo po prostu no będę robił tak, że jak będę miał coś do nagrania, tak jak teraz odcinek z tego wojownika, to będę nagrywał, no a tych filmów będzie się pojawiać mniej. To jeszcze zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. W każdym razie tyle, w każdym razie tyle. Bardzo ładny progresik dzisiaj w ogóle swoją drogą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć lochów, zobaczcie. Prawie wbiliśmy level 514. Trochę zepsułem z tą ręką, że przed wbiciem levela jej nie zrobiłem, ale trudno, zdarza się. Zagadałem się standardowo. Tak czy inaczej, bardzo ładny progresik na tym wojowniku. Zrobiłem więcej niż myślałem, że zrobię. No i prawie, o, zobaczcie, Corendi. O kurde, Corendir chyba odebrał level z kalendarza z tego co widzę. Już chciałem mówić, że tutaj się zbliżyliśmy do nich, ale Corendir, trzeba by było sprawdzić ile on miał expa na początku odcinka, jak wam go pokazywałem, ale no raczej lochów żadnych nie zrobił, bo ciężko, więc wydaje mi się, że po prostu tutaj level z kalendarza został odebrany, ale spoko, jak najbardziej spoko, my mieliśmy level z kalendarza wczoraj, więc tutaj no mimo wszystko zbliżyliśmy się do topowych leveli na tym serwerze. Ja wam pięknie dziękuję, oczywiście pięknie wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podoba. Jeżeli macie jakieś pytanka, oczywiście co do tego wojownika, co do tego serwera i tak dalej, to dawajcie znać w komentarzu. Piszcie jakieś pomysły na filmy, jeżeli macie coś fajnego również w komentarzu, chętnie sobie poczytam i może coś zrealizuję. Wbijajcie na Discord, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Kciuka w górę zostawcie, subujcie dzwonem. Dziękuję pięknie raz jeszcze za uwagę, za wysłuchanie mnie, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!